Środa, 5 lipca, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Można już składać wnioski o dodatek 300+, o tym w dzisiejszym wydaniu. W wydaniu również o jagodowym sezonie i inauguracji wakacyjnych teatrzyków. Od 1 lipca można już składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. W samym tylko województwie łódzkim takich wniosków wpłynęło już ponad 20 tysięcy. O 300 zł na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych można już wnioskować. Świadczenie Dobry Start przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia. Uwaga, wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych PUEZUS, portal Empatia czy bankowość elektroniczną, ale wnioskować można także przez aplikację mobilną MZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. I żeby aktywować taką aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Podczas składania wniosku trzeba pamiętać, aby bezbłędnie wpisać dane, takie jak numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły, czy aktualny numer konta, na które zostanie przekazane świadczenie. Jeżeli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca września. Termin składania wniosków o 300 zł dla ucznia mija 30 listopada. Przypominamy, że wnioski składać można tylko drogą elektroniczną. Ze wsparcia finansowego można skorzystać raz w roku, a przysługuje ono bez względu na dochód. Choć przy ich zbieraniu trzeba się napracować, to co roku cieszą się niesłabnącą popularnością. Jagody to czarne złoto z polskich lasów. Sezon na nie trwa. Jaki jest i jak drogie są jagody? O tym w materiale. Borówka czarna, czernica lub po prostu jagoda. Nazw zwyczajowych na ten najcenniejszy z leśnych owoców jest wiele. W tym roku obrodziły wyjątkowo obficie. Jednak to drobny owoc, a ich zbieranie to mozolna praca. Zwłaszcza w lipcu jest ich najwięcej, bo to właśnie na nie sezon. Teraz robią się największe i jest ich najwięcej. Ile dziennie litrów jesteś w stanie uzbierać? Tak 3-4. Wypełnianie po brzegi takich pojemników to wiele godzin pracy, a liczyć można jedynie na pracę własnych rąk. Zbieraczki już wiele lat temu zostały zabronione. W zbiorach takich, które uszkadzają samą borówkę, borówkę czernicę, te krzewy, prawda? No tutaj grozi już nam mandat do 500 zł za to, że niszczymy runo leśne i kiedy używamy tego typu sprzętów. To jak pokażę, to jest taki właśnie zabytkowy. Odebrany zbieraczowi no, kilkanaście lat temu, bo ten proceder jakby znikł, no to jeszcze są pajęczyna nawet, bo nieużywane. Jest to taki grzebień do zbierania. Tutaj właśnie wprowadzano krzewinkę, pociągano do góry i razem niemalże z liśćmi, ze wszystkim, nadrywając korzonki z tego krzaczka, no, zbierano w ten sposób, oczywiście bardzo szybko, borówki, owoce borówki czernicy. Popyt na jagody jest. To widoczne jest nie tylko w lasach, ale i na targach. Leśne owoce są naturalnym źródłem wielu cennych witamin. Działają leczniczo, antyoksydacyjnie i pomagają m.in. na dolegliwości żołądkowe. Wykorzystać można nawet listki. Możemy borówki suszyć, możemy suszyć ich liście, prawda? Też możemy zasuszać ewentualnie listki i zbierając też ręcznie, obskubując, możemy to wszystko na zielono zasuszać i takie napary były bardzo, bardzo cenne i do tej pory są. Koszt litra jagód zbieranych na zamówienie to około 30 zł, ale na bazarach można kupić tyle samo owoców za około 20 zł. Jagody kupowane są chętnie, a jeszcze chętniej zjadane. A to na całą zimę w zamrażarce się zamrozi, później się robi jagodniczki. Tak, wyciąga się o każdej porze i się zajada. Nie wiem, no u mnie babcia zwykle dżemy robi. Las ma wiele skarbów, ale również niebezpieczeństw. Pamiętajmy, by nie zjadać niemytych owoców jagód. Mogą znajdować się na nich niewidoczne dla oka pasożyty czy bakterie groźne dla zdrowia człowieka.
I jeszcze jedno. Po powrocie z lasu należy dokładnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy oprócz jagód nie zabraliśmy ze sobą kleszcza. Te bywają szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, o czym rokrocznie przypominają lekarze, leśnicy i kampanie społeczne. Wakacje rozpoczęte. A te, jak co roku można spędzić z Miejskim Ośrodkiem Kultury podczas wakacyjnych teatrzyków? Teatralny sezon zainaugurowało krakowskie Biuro Promocji Kultury z ekologicznym spektaklem Wielka Przygoda Małej Chmurki. Było na wesoło i z przesłaniem. Mała Chmurka wyrusza w podróż na Ziemię, gdzie wraz z nowo poznanym kolegą Jerzem Jerzykiem chce dotrzeć do swojej cioci rzeki. Tylko ona może pokazać bohaterom, jak zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. I tak rezolutny ekologiczny duet wyrusza na wyprawę, podczas której bawi, ale także i uczy najmłodszych ekologicznych postaw. Było o smogu, zanieczyszczeniu wód czy segregacji śmieci. Tematy, które jak się okazało dzieciakom nie są obce, bo wiedzą, jak dbać o naszą planetę. Jak będzie czysta planeta, zwierzęta nie będą wymierały. Jak się nie będzie segregowało, to cała planeta będzie śmietnikiem. Ziemia może stać się śmietnikiem, jeżeli nie zaczniemy o nią dbać. Trzeba się uczyć od małego, żeby dbać o planetę. Ze sceny płynęły ważne tematy, bo przecież nie od dziś wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ale ważne było tu coś jeszcze. Najważniejsze jest to, żeby i aktorzy, i dzieci razem się bawili tutaj. I wydaje mi się, że to rzeczywiście aktorzy osiągnęli dzisiaj. Na kolejny spektakl do Amfiteatru Miejskiego Miejski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych 11 lipca. Wystąpi Teatr William S. z bajką o Jasiu i Małgosi. Początek godzina 10:30. Wstęp wolny. Lato, wakacje to najlepszy czas na zabawę, a okazji do niej nie zabraknie podczas czwartkowych festynów rodzinnych Lato w Mieście. O atrakcje zadbają miejskie instytucje kultury i sportu. Festyny wracają po pandemicznej przerwie. Ponownie w czwartkowe wakacje na piotrkowskie rodziny czeka zabawa w 9 lokalizacjach. Serdecznie zapraszamy dzieciaki wraz z rodzicami do wspólnej zabawy. Nie zabraknie atrakcji. Wszystkie instytucje kultury oraz ośrodek sportu i rekreacji przygotowały mnóstwo zabaw, konkursów. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Będzie muzyka, będzie też malowanie buziek, będą liczne konkursy i wiele, wiele atrakcji, a o nie zadba niezawodny Tomasz Balcerek. Powiem z ciekawostek, że będzie wakacyjny kurs tańca. Dla całych rodzin. 9 czwartków, 9 tańców. A na koniec oczywiście zrobimy fajny konkurs. Coś niesamowitego. Słuchajcie, wakacyjny kurs tańca. Praktycznie wszystkie rytmy świata. To jest hicior. Na festynach będą też atrakcje sportowe. To jest nasze hasło: sportowo, zdrowo i wesoło, czyli dużo zabawy, dużo gier sportowych, dużo rywalizacji sportowej. Zapraszamy tradycyjnie na nasze dmuchańce, ale również na gry i zabawy będą festyny rodzinne i niespodzianka, będą również zaproszeni goście, czyli kluby sportowe z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, czyli będziecie Państwo się mogli spotkać i z piłkarzami nożnymi, z piłkarkami ręcznymi, zapaśnikami, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Pierwszy z festynów odbędzie się na placu przed domem handlowym Merkury. Start zabawy, godzina 15. Katarzyna Józefowicz eksploruje to, co powszechne, zwyczajne i potoczne, opisując otaczającą ją rzeczywistość, najczęściej sięga po papier. Materiał powszechnie uznawany za nietrwały. Z niego powstały ażurowe konstrukcje miast. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach, a już w najbliższy piątek zaprezentuje je w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego. Przygotowania do wernisażu trwały już od początku tygodnia. Małymi krokami przestrzeń galerii stawała się terenem zabudowanym, zgodnie zresztą z tytułem wystawy. W Piotrkowskiej Galerii artystka postanowiła zaprezentować swoje prace architektoniczne pochodzące z różnych okresów jej działalności. Najstarsza praca, którą pokazuję, ma 35 lat i jest to miasto, bo to jest jeden moduł takiej większej realizacji, która opowiadała wówczas o takim odczuwaniu i emocjach związanych z architekturą 35 lat temu. Także teraz ciągle wracam, niezależnie od tego realizuję zupełnie inne wątki, ale ten wątek architektoniczny jest takim powracającym.
Prace prezentowane na wystawie zrobione są z papierowych elementów. Artystka nie idzie drogą na skróty. Wszystkie elementy wykonuje samodzielnie. Mi ciągle bardzo wielką radość sprawia i ważne dla mnie jest to wykonanie od początku do końca pracy. I to, co tutaj trzymam, to jest pręcik z bibułki, który zresztą sama robię i z którego te prace, które tutaj są pokazane, powstają. Tak, jeśli ktoś chce jakby przeżyć takie spotkanie z architekturą i z emocjami, które towarzyszą tym relacjom człowiek-architektura, bardzo serdecznie zapraszam na moją wystawę. A wernisaż odbędzie się 7 lipca o godzinie 19 w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego. Na zakończenie jeszcze jedna informacja dotycząca kąpieliska Słoneczko. Niestety na Słoneczku nadal obowiązuje zakaz kąpieli. Kolejne wyniki czystości wody są negatywne. Woda nie nadaje się do kąpieli, a kąpiel w tym zbiorniku stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Tymczasowy zakaz obowiązuje do piątku, to jest 7 lipca. Wtedy to zostaną podane kolejne wyniki czystości wody. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Piątego lipca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafijczuk. A dzisiaj rozpoczniemy od wspaniałego sukcesu piotrkowskiego kickboksera Roberta Kresonia. Piotrkowianin wywalczył złoty medal trzecich Igrzysk Europejskich, które zostały rozegrane w Krakowie. Wychowanek trenera Krzysztofa Tomy pokonał w finale kategorii do 86 kg w formule full contact reprezentanta Hiszpanii Mohameda Hamdziego Hadziego. Medal Roberta Kresonia był 50. i ostatnim medalem biało-czerwonych podczas krakowskich igrzysk. Zostajemy przy sporcie w wymiarze ogólnopolskim. Kamil Majchrzak będzie mógł wrócić do zawodowego uprawiania sportu i to już za kilka miesięcy. Najlepszy piotrkowski tenisista w historii, wychowanek trenerów Wiesława Kozicy i Macieja Wściubiaka, został zawieszony ze względu na wykrycie w jego organizmie niedozwolonych środków dopingowych. Majchrzak od początku utrzymywał, że przyjął je nieświadomie i jak się okazało, to udowodnił. Poinformował o tym opinię publiczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zawsze byłem i jestem uczciwym człowiekiem. Sprzeciwiam się każdej formie oszustwa w celu osiągnięcia korzyści. Pod koniec 2022 roku w jednej chwili straciłem wszystko. Od dziecka ciężko trenowałem, aby spełnić marzenia. Tenis jest nie tylko moją pracą, lecz przede wszystkim moim życiem. To fragment oświadczenia piotrkowianina. W momencie zawieszenia Kamil Majchrzak plasował się na 77. miejscu w rankingu ATP. Obecnie zajmuje 218. miejsce, ale w grudniu niestety wypadnie z rankingu. Będzie musiał od stycznia budować swoją pozycję od nowa, rozpoczynając grę od turniejów Futures. Na koniec magazynu sportowego odwiedzimy stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie przy ulicy Ronalda Reagana. Trwają tam prace modernizacyjne, a swoje mecze rozgrywa tam czwartoligowa Polonia Piotrków. Obecnie trwa przerwa w rozgrywkach i treningach, co nie oznacza, że nie jest modernizowana murawa. Z trenerem Polonii Robertem Grzesiukiem rozmawialiśmy o zakończonym niedawno sezonie w czwartej lidze łódzkiej. Jak sam powiedział, były to udane rozgrywki dla jego zespołu. Takim głównym meczem dla nas był mecz z RKS-em Radomską, który przegraliśmy. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i to było taka, jakby to powiedzieć, dla nas ostatnia szansa na zajęcie trzeciego miejsca. Później już dałem chłopcom, tym wszystkim młodym młodzieżowcom szansę na granie, na ogranie się z tego względu, że wcześniej nie łapali minut i musiałem też być fair, żeby wszyscy zagrali. Za najlepsze spotkanie Grzesiuk uważa mecz z Widzewem Drugim Łódź, który został zremisowany przez Polonię 1-1. To był jeden z lepszych, jak nie najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Do samego końca praktycznie kontrolowaliśmy ten mecz. Sędzia przedłużył to spotkanie
Ze względów wiadomych, tak, no troszkę też przeciągaliśmy ten mecz i tyle, i musiał to zrobić, i niefortunne odbicie głową Daniela Nowaczyka spowodowało to, że Konrad Niedzielski trafił na 1-1, ale dla nas pocieszające jest to, że jako jedyny zespół odebraliśmy Widzewowi 4 punkty. Polonia zakończyła rozgrywki wygranym meczem ze Skalnikiem Sulejów aż 6-0. Powiedzieliśmy sobie tak naprawdę, że zagraliśmy bardzo dobry sezon i na sam koniec dla tych naszych kibiców, których naprawdę sporo osób tutaj przychodzi i ogląda naszą lokalną piłkę, żebyśmy zagrali tak, jak najlepiej potrafimy. Czy ten mecz był najlepszy w naszym wykonaniu? Mogą ocenić to tylko kibice. Wpadło 6 bramek, mogło być zdecydowanie więcej. Ja do końca z tego meczu nie byłem zadowolony. A czy zgodzisz się z stwierdzeniem takim, które usłyszałem od kilku osób zupełnie niezwiązanych ze sobą, że Polonia gra od jakiegoś czasu piłkę na tak? Myślę, że tak. Przede wszystkim taka jest nasza tutaj moja filozofia, tak? Że ja lubię budować akcje od tyłu, nie boję się, że jeżeli zespół nas presuje wysoko i tyle, bo cały czas powtarzam chłopcom, że my nie możemy grać długiej piłki i tyle, bo mamy zawodników stricte takich, że możemy śmiało grać z każdym przeciwnikiem tutaj w lidze i wszystkie mecze będziemy rozpoczynali i będziemy grali od tyłu. Takie są założenia, że u mnie cały czas piłka powinna chodzić. Nasza drużyna wróci do treningów 10 lipca, a już 2 dni później zagra pierwszy sparing z Wisłą 2 Płock. O przygotowaniach naszej drużyny więcej powiemy za tydzień w kolejnym wydaniu magazynu sportowego.